Lublinie. Jestem właśnie w moim rodzinnym mieście. Tak jak Wam mówiłam, w mieście, które znajduje się 2 km od granicy z Czechami. No i ma wiele ciekawych rzeczy, wbrew pozorom. Także chciałabym je Wam pokazać. No i dzisiaj idę z rodzicami na skocznię narciarską, która mieści się właśnie w mojej małej Lubawce. Także pokażę Wam dzisiaj tą skocznię narciarską, pokażę Wam Góry Krucze. No i zobaczycie, jak mieszka się w Karkonoszach. Zbliżamy się powoli do Kruczych Skał. Pieski szczekają. Bardzo przyjemnie dzisiaj słonecznie, dlatego też zabrałam Was na tą wycieczkę. A rodzice zabrali mnie, bo powiedzieli, że ile można siedzieć i odpoczywać. Tam idziemy w zasadzie, tam z tyłu za tą górą jest właśnie skocznia narciarska. Tam idą moi rodzice, a tu jest piesek. Piękny piesek. No, w każdym razie tam się udajemy. Jakbyśmy poszli prosto, mniej więcej tu, drogą, to doszlibyśmy do tak zwanych Kruczych Skał, które mają naprawdę piękną legendę. Ale niestety dzisiaj nie mam na to czasu, żeby Wam to pokazać. Może następnym razem, jak będę i będziecie, po to się tam wtedy wybiorę. Są naprawdę piękne skały, jest taras widokowy. No i jest Dolina Miłości, która też ma piękną legendę, no i właśnie związaną z kurkami. Stąd nazwa Krucze Skały. A jak dojdziemy na skocznię, to pokażę Wam ładne widoczki i pokażę Wam, opowiem Wam również króciutko historię tej skoczni. Bardzo ładnie dzisiaj jest. Takie są właśnie moje okolice. Zawsze śmieję się, tak dla żartu, że Lubawka zależy na końcu świata. No i trochę tak jest, bo to jest ostatnie miasteczko w Polsce, albo pierwsze, jak wjeżdża się od strony Czech, przejście graniczne, ale jest położone naprawdę w przepięknym miejscu i pomimo, że na pozór niewiele się tutaj dzieje, to dzieje się bardzo dużo, bo jest dużo organizacji, które tutaj działają, które robią wiele ciekawych rzeczy. No i jest dużo pięknych miejsc, jest dużo szlaków rowerowych i dla tych, którzy lubią wędrować. Także na pewno warto tutaj zajrzeć, jeżeli macie takie pasje. Zobaczcie, widoki są naprawdę piękne za mną cały czas. No a ja idę dalej. Dzisiaj tak naprawdę pięknie widać Śnieżkę tutaj, ta góra tu. To jest właśnie Śnieżka, czyli najwyższy szczyt Karkonoszy. A ja jestem już prawie pod skocznią, także pokażę Wam teraz skocznię. Tutaj znajduje się nasza lubawska skocznia narciarska, na którą za chwilę będziemy wchodzić. Ona ma około 95 metrów, z tego co pamiętam. Także nie jest super wysoka, ale i tak bardzo, bardzo fajnie, że się tutaj znajduje. Ja Wam troszkę oddalę, bo jestem trochę dalej niż Wam się wydaje. No i jesteśmy pod skocznią. Skocznia Krucza Skała w Lubawce, wybudowana w 1924 roku, a teraz odrestaurowana w roku 2015. W 2016 w lutym oddana do użytku. Rekord skoczni 96 metrów, Jakub Kot, 2010 rok. Proszę bardzo. No i teraz idę tam na górę, jeszcze nie wiem czy schodami, czy drogą, zaraz będę myśleć. Ale już wiem, że widok będzie przepiękny. No bo póki co, no to widzę wow. Ale myślę, że jak już wejdę na górę, to widok będzie bardzo ładny i że warto się tam wspiąć. Tata ma długie nogi, nie będzie lepiej. A co mają nogi do schodów? To jest to strasznie wysokie. Ja wiem, że teraz się zmachałam, bo schody są mi do kolan. Do kolan! Dużo schodów. Schodzimy już powolutku ze skoczni, a właściwie wchodzimy pod górkę i idziemy jeszcze przez las do domu. Bo możemy iść miastem, ale przez las będzie fajnie, jest ciepło, jest przyjemnie bardzo i jest ładna pogoda. Dlatego skorzystamy z tego, że jest fajnie, no i się przejdziemy. Powiem Wam, że wejście na tą skocznię nie jest takie łatwe wbrew pozorom. Nie jest jakoś super wysoko i pewnie dla kogoś, kto ma lepszą kondycję, to będzie bułka z masłem, ale dla mnie było, no te schody, które jednak są powyżej kolana, są średnio wygodne. Ale widok jest naprawdę piękny, bardzo przyjemnie się tutaj siedzi i wiecie, las. Ja lubię takie klimaty bardzo, także mi się bardzo podoba. Polecam Wam naszą lubawską skocznię.
przy okazji jakbyście kiedyś odwiedzali ten region albo jechali po prostu do Czech, żeby wstąpić no i sobie to miejsce zobaczyć. Cześć, witajcie w kolejnym dniu. Dzisiaj pokrótce obawiam wam, dlaczego jestem we Wrocławiu. Próbowałam nagrać coś wcześniej u mnie w miejscowości w drodze do Wrocławia, ale niestety tak strasznie wiało, że nic kompletnie nie było słychać. Jestem we Wrocławiu, ponieważ tak się złożyło, że na granicy, zaraz po wyjeździe do Polski, tydzień temu okazało się, że mój dowód jest nieważny. Więc od razu pobiegłam następnego dnia wyrobić nowy dowód, ale oczywiście zostałam poinformowana, że to będzie trwało do 30 dni. Dlatego też poprosiłam koleżankę, która opiekowała się moim kotkiem, żeby wysłała mi mój paszport. Niestety, pomimo że kurier zapewniał, że ten paszport może zostać wysłany ze Szwajcarii do Polski, to został cofnięty na granicy, o czym dowiedziałam się w środę. Wpadłam w panikę oczywiście, wszystkich podniosłam na nogi, za co bardzo was przepraszam, jeśli to oglądacie. I bardzo dziękuję wszystkim osobom, które mi pomogły w tym. No i znalazłam pana, nie wiem czy mogę mówić, który to pan, jaki to pan. Jeżeli tak, to powiem wam w innym filmie, ale teraz nie powiem tego. Który przywiózł mi po prostu ten paszport do mojej koleżanki do Wrocławia. Także bardzo, bardzo, bardzo mu dziękuję. No i odzyskałam go wreszcie, po tygodniu ponad. I powiem wam szczerze, że przez ten tydzień kompletnie nie miałam spokoju, bo cały czas się stresowałam, cały czas się zastanawiałam, co zrobić, jak to wszystko ogarnąć. Musiałam przebukować bilet na następny dzień, także dzisiaj miałam wracać do Szwajcarii, wracam do Szwajcarii dopiero jutro. No i tak, no jestem we Wrocławiu, paszport odzyskałam, chciałam sobie jeszcze pojechać na rynek, ponieważ mam jeszcze prawie 2 godziny do pociągu, ale nie wiem, czy dam radę, bo dzisiaj jestem duża impreza, jest 1 maja, no i będzie również bity rekord Guinnessa w ilości osób, rekord ilości osób grających na gitarze, tak, jednocześnie, coś takiego, który tutaj się odbywa zawsze 1 maja, no i jest strasznie, strasznie dużo ludzi, także nie wiem, czy się chcę pchać w to wszystko, ale pochodzę sobie trochę po Wrocławiu, pokażę wam dworzec. No i co? No i będę wracać do domu, bo mam gości. Przyjechała rodzina do moich rodziców. No a jutro wracam do Szwajcarii, także coś tam sobie jeszcze do was pogadam, coś tam jeszcze wam pokażę. Może coś jeszcze we Wrocławiu, w moim rodzinnym mieście. Także z tego wyjazdu, pomimo że trwał cały tydzień i naprawdę dużo się działo, będziecie mieć bardzo mało nagrań, bo to jest tyle stresu. Naprawdę nie zapominajcie dokumentów, nie bądźcie takimi łasiami jak ja. Dobra, idziemy. Jadę też pewnie ten nic nie da. Za chwilę się przysiadam, już jestem na statydy z Jaromer.